Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z takim zapachem, który ma być propozycją na tą pogodę, którą teraz mamy. Niezbyt przyjemną, za oknem, zimną bardzo. I przygotowałam dzisiaj taki zapach, który moim zdaniem jest, może być bardzo pomocny dla wielu osób w takich warunkach, jakie teraz panują. Jest to zapach marki Frappé, który myślę, że już wiele osób zna. To jest zapach 1270, czyli rok 1270. Jest to zapach, który myślę, że wiele osób zna, ale myślę też, że dla wielu osób on będzie czymś nowym tutaj i bardzo będę się cieszyła, jeżeli poznacie dzięki mnie coś nowego, co może Wam się akurat spodoba. Odpakowuję tutaj teraz to pudełeczko, bo chcę Wam pokazać, jak wygląda flakonik. On jest zapakowany w takim... Tutaj zdjęłam taką papierową nakładkę. Ja zaraz też trochę więcej powiem o tym opakowaniu, ale na razie pokażę Wam po prostu, jak wygląda sam flakon w opakowaniu. Jest dosyć spory, to jest 100 ml, ale sam flakon w ogóle jest po prostu dosyć spory. Tutaj w taki sposób to wygląda. Tutaj jest z przodu nazwa tego zapachu, czyli rok 1270. Z tyłu na szkle jest grawer. Jest to grawer szkolny. Taki grawer na szkle, to nie jest nic przyklejonego, nic namalowanego, tylko jest po prostu wygrawerowane szkło. Jest to pod palcami wyczuwalne, że tutaj to szkło jest po prostu takie z tym wzorem. Koreczek normalny, w środku ma taką ochronkę, żeby nie rysować tutaj tego elementu złotego, ale to już nie będę Wam, myślę, że każdy, kto kiedyś będzie miał ten zapach, to się przekona, co to jest za ochronka w środku, bo to nie jest dosyć takie popularne. I jest to coś też innego. Natomiast ja sobie też teraz się popsikam troszeczkę tymi perfumami, żeby Wam pięknie też opowiedzieć na bieżąco, co to jest. Zapach Frappé, marki Frappé, jest przede wszystkim hołdem dla koniaku, dla takiego dosyć flagowego alkoholu też tej marki, który jest na rynku od wielu, wielu lat, i te perfumy powstały jakby z myślą właśnie o tym, żeby odtworzyć atmosferę w cudzysłowie tego alkoholu, czyli i ten zapach, i smak. No tutaj nie będziemy pić perfum, więc ten smak jest w cudzysłowie, ale też nie do końca w cudzysłowie, dlatego że są to perfumy z rodzaju gourmand, czyli takie perfumy, w których mamy mnóstwo nut takich jadalnych, takich, które nam się z rzeczami jadalnymi kojarzą. I zacznę od tego, że przeczytam Wam najpierw cały spis tych nutek, które tutaj są, a jest ich sporo i nie chciałabym po prostu którejś pominąć z tych nutek, nie chciałabym tutaj o czymś zapomnieć. Więc wolę to przeczytać. Mamy tutaj takie smakowite rzeczy jak ananas, suszona śliwka, kakao, kawa, pomarańcza, tonka, suszone owoce, przyprawy, orzech laskowy, kwiat lipy, kwiaty, biały miód, nuty drzewne i drzewo gwajakowe. Drzewo gwajakowe jest tutaj też dosyć mocno zarysowanym i istotnym składnikiem, gdyż drzewo gwajakowe ma też dosyć taki specyficzny zapach, który różni się od ogólnie takich ujętych po prostu nut drzewnych. Nuty drzewne tutaj są też jakby osobno jest o nich wspomniane, ale drzewo gwajakowe jest takim składnikiem, który jest tą nutą drzewną oczywiście, ale ma w sobie coś takiego, że kompozycję odświeża i powoduje, że ona jest taka bardziej musująca, słodkawa, ma w sobie taką rzeźkawą aurę. I właśnie to jest zasługa też tego drzewa gwajakowego. Natomiast sam zapach Frappé
jest zapachem, w którym oczywiście wyczujemy te wszystkie piękne składniki, o których tutaj mowa. Kompozycja jest bardzo bogata. Natomiast to, o czym warto powiedzieć, moim zdaniem, od samego początku, że te perfumy, pomimo tego, że mamy tutaj taką mnogość tych składników i taką mnogość tych wszystkich nut, szczególnie tych słodkich, gdzie ananas i suszona śliwka gdzieś tam są królami tej kompozycji, ale w cały czas w ujęciu takim bardzo dystyngowanym i takim delikatnym. To znaczy, chciałabym Wam to przekazać w taki sposób, żeby to było dosyć mocno podkreślone tutaj, że to są perfumy idealne na co dzień i do pracy. Dlatego, że pomimo tego, że jest to gourmand i to taki alkoholowy gourmand, to są to tak naprawdę perfumy z bardzo umiarkowaną, delikatną projekcją, ale w takim pozytywnym sensie. Są one bardzo trwałe, ale blisko skórne. Są to perfumy takie, które osoba obok nas wyczuje, ale jak wejdziemy do pomieszczenia, to nie musimy się przejmować, że pomieszczenie będzie gdzieś tam już nami pachniało w jakimś, powiedzmy, obszarze kilkumetrowym. Tak na pewno nie będzie, więc można na pewno ten zapach zakwalifikować do takich zapachów bezpiecznych, takich, których nie musimy się obawiać w miejscach publicznych. Szczególnie właśnie mam na myśli miejsce pracy, niezależnie od tego, jakie to miejsce pracy jest, czy to jest biuro, czy to jest gabinet lekarski, czy cokolwiek innego. Więc to jest taki gourmand, który pod tym względem się na pewno na tle w ogóle zapachów gourmand wyróżnia, ponieważ zapachy gourmand tym się cechują, że są najczęściej takie dosyć ekspansywne i mają sobie coś takiego, że lubią dominować nad naszą przestrzenią wokół nas i na pewno też osoby wtedy czują ten zapach, kiedy gdzieś wchodzimy. Ale to też będę o innych też perfumach opowiadała, które mają taką cechę dosyć mocną. Natomiast ja sobie przybrałam taki tryb oceny tych perfum w ostatnich dniach, chociaż też jakby no nie znam ich od kilku dni, znam je od dłuższego czasu. Natomiast jak przygotowywałam się do tego filmiku i chciałam sobie w jakiś taki sposób odnieść się do tej kompozycji, żeby przekazać jakby istotę tych perfum, jaka faktycznie tutaj jest obecna, to przybrałam sobie taki tryb obserwacji ich, porównując z ostatnią nowością od Kerozene. Ponieważ ostatnia nowość od Kerozene, mam tutaj próbeczkę, to jest zapach Sweetly Known. Sweetly Known to jest zapach gourmand, ale taki właśnie ciepły, taki grzańcowy, można tak powiedzieć, bo tutaj są właśnie takie nuty słodkie, ale też nuty przyprawowe. I ja sobie po prostu tak te dwa zapachy testowałam, ponieważ one gdzieś tam mają, może w składnikach niekoniecznie, ale w efekcie olfaktorycznym mają takie wspólne momenty. I powiem Wam, że przynajmniej z tej mojej perspektywy, to ten zapach od Kerozene jest zapachem zdecydowanie bardziej przyprawowym i powiem szczerze, że w stosunku do tego zapachu, zapachem bardziej linearnym. Powiem szczerze też, że dlaczego ja w ogóle wybrałam ten zapach, żeby sobie je porównywać, bo one tak naprawdę mają wiele różnic, ale dlaczego akurat ten? Dlatego, że ten zapach, pomimo tego, że Sweetly Known od Kerozene, pomimo tego, że wysładza się w późniejszych etapach, na początku ma taki efekt właśnie albo grzanego wina z czymś takim cynamonowo-kardamonowo, właśnie takim w tym stylu, albo takiej herbaty bardzo aromatycznej, którą po prostu, wiecie, jak czasami kupujemy herbaty po prostu na wagę w takich miejscach, gdzie są bardzo dobrej jakości herbaty, bardzo aromatyczne, mają wiele składników, często jakieś tam suszone owoce i jeszcze jakieś tam przyprawy mogą sobie pływać na wierzchu. I to mi przypomina właśnie taką super aromatyczną, pyszną herbatę.
która ma gdzieś tam swoją słodycz, ale przede wszystkim to jest taki koncert tych wszystkich aromatów. I powiem szczerze, że ten zapach, jak zanim zaczęłam go właśnie tak jakby porównywać, skupiłam się jakby na ocenie tego, to ten wydawał mi się, o, spadło, to ten wydawał mi się niesamowicie właśnie kompozycją bogatą i taką przestrzenną i tak dalej. Więc to wszystko się działo zanim zaczęłam jakby tutaj te dwa zapachy razem nosić i je porównywać. Natomiast moja konkluzja po tych kilku dniach właśnie noszenia i obserwacji rozwoju tych dwóch rodzajów perfum, oczywiście nie nosiłam ich na sobie razem, tylko z przerwami, żeby też odpocząć od jednego i drugiego zapachu, żeby one się nie wymieszały, to ten zapach od Frappé jest zapachem 1000 razy bardziej przestrzennym i 1000 razy bardziej bogatym w efekcie olfaktorycznym. I kiedy właśnie weszłam na ten tor porównań, to te perfumy wydały mi się niezwykle właśnie takie płaskie. Oczywiście, mówiąc tutaj słowo płaskie, umówmy się, że jesteśmy już na jakimś takim dosyć bardzo wysokim w ogóle poziomie perfum, więc jak ja mówię, że są płaskie, to nie mam na myśli tego, że to są jakieś brzydkie perfumy i tak dalej, są piękne, tylko po prostu już jesteśmy na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim. I tutaj słowo płaskie dotyczy naprawdę niuansów, a nie ogólnej jakiejś takiej kategoryzacji, że coś jest złe. Naprawdę żaden z tych zapachów nie jest zły, tylko w stosunku jeden do drugiego tamten wydał mi się dużo bardziej płaski, dużo bardziej mniej przestrzenny i dużo bardziej taki ubogi w tym efekcie olfaktorycznym. Natomiast w zapachu Frappé wyczujemy wszystko bardzo klarownie i te składniki są naprawdę, nie są one takimi, wiecie, abstrakcyjnymi nutami, które gdzieś tam są w kompozycji, wzbogacają i tak dalej, ale tak naprawdę ciężko byłoby je wyczuć. W tym przypadku tak nie jest, przynajmniej moim zdaniem. I to, w jaki sposób też jest wyczuwalny ten ananas, jest bardzo ciekawe, dlatego że tutaj ananas w tej kompozycji wyczuwalny jest w taki sposób, jakby to był taki kandyzowany ananas, taki zanurzony słodkim alkoholu, taki, który jest nasiąknięty niesamowicie właśnie takim koniakiem, czymś takim, co już samo w sobie jest takie, można powiedzieć, że w pewien sposób słodko-wytrawne. I podkreślona jest ta głębia tej słodyczy. To nie jest taka słodycz, to nie jest taka słodycz typowo owocowo-czekoladowa, jak często występuje w różnych takich owocowo-gormundowych kompozycjach, tylko to jest taka słodycz wytrawna, jeśli można tak powiedzieć, użyć takich słów. Więc w tym przypadku ta słodycz jest taka stuprocentowa słodycz z klasą, to chciałam powiedzieć, że jest to stuprocentowa słodycz z klasą, której na pewno nie trzeba się wstydzić. Tak samo jak suszona śliwka, która tutaj występuje, jest ujęta w taki sposób, przynajmniej ja to tak czuję, że jest ujęta w sposób taki mocno kandyzowany i również, co ciekawe, mamy tutaj w składzie wymienione w nutach nuty suszonych owoców, w ogóle po prostu suszonych owoców. I to jest też tutaj w tych perfumach dosyć takie obecne, że one mają w ogóle taki nastrój bardzo świąteczny, ponieważ ta mnogość tych owocowych, kandyzowanych nut powoduje, że czując ten zapach mamy takie wrażenie, jakby gdzieś obok nas ktoś po prostu pił jakiegoś grzańca, gdzieś tam piecze się pyszne ciasto, stoi może obok nas jakaś pyszna, aromatyczna
herbata z dużą ilością właśnie takich suszonych owoców. Czyli ten zapach, to zresztą też nie jest tylko moje zdanie, ale chociaż ja również je podzielam, ale słyszałam takie opinie, że jest to dla wielu osób taki zapach świąteczny. Niezależnie od tego, czy obchodzicie Boże Narodzenie, czy Chanukę, czy jeszcze jakieś inne święta, to ten zapach właśnie kojarzy się z takim okresem, kiedy dom przepełniony jest mnogością aromatów i właśnie takich aromatów, które nam się kojarzą z czymś jadalnym, ale są to aromaty bardzo szlachetne i ta nuta alkoholowa, która jest tutaj obecna, powoduje, że jeszcze dodaje tej kompozycji takiego właśnie świątecznego nastroju. I to jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast to, co warto powiedzieć również o tych perfumach, to to, że zresztą już mówiłam o tym na samym początku, ale chciałabym do tego wrócić jeszcze, do tego tematu, że te perfumy powstały właśnie jako hołd dla flagowego koniaku produkowanego przez markę Frappon. A nazwa tych perfum związana jest z datą, czyli rok 1270. Jest to związane z datą, kiedy rodzina Frappon, gdyż jest to nazwisko rodu, osiedliła się w miejscu, w którym po prostu rozpoczęła produkcję win. W późniejszym okresie były to również alkohole typu brandy, koniaki i tak dalej. Natomiast produkcję swoich wyrobów rodzina Frappon rozpoczęła właśnie od produkcji win w tym 1270 roku. W późniejszych czasach przerodziło się to również właśnie w markę perfumeryjną. W tej chwili marka Frappon ma już dosyć spore portfolio zapachów. Z tą marką współpracują różni perfumiarze. Nie ma tam tego jakby czegoś takiego, że jedna osoba tworzy perfumy, tylko właśnie do różnych kompozycji marka współpracuje z różnymi osobami. I co ciekawe jest w przypadku tego zapachu, powiem szczerze, że jak chciałam po prostu sprawdzić, z jakiego jest roku ten zapach. Oczywiście to nie, ten zapach nie jest z roku 1270. To jest 1270, to jest rok, kiedy rodzina Frappon rozpoczęła po prostu produkcję win. Natomiast zapach, ten, który tutaj widzimy, powstał dużo, dużo później. I na portalu Fragrantica jest informacja taka dosyć taka po prostu najprostsza informacja o roku powstania kompozycji zapachowej, jaka zazwyczaj się pojawia, kiedy właśnie staramy się poszukać jakichś informacji o datach, to jest, tutaj mam zapisane, bo żebym się nie pomyliła, ale tak, 2010 rok, co jest dosyć ciekawe, ponieważ jak czytałam artykuł na temat tego zapachu, napisany przez pana Macieja Kolankowskiego, który to jest redaktorem właśnie na portalu Fragrantica i napisał bardzo piękny artykuł na temat tego zapachu, w którym opisuje też właśnie rozwój kompozycji i tak dalej. Są dane, że zapach ten jest pierwszym zapachem marki Frappon, który powstał jakby w ich tej marce niszowych perfum. I pochodzi on z 2002 roku. Natomiast jest informacja, że wznowiony został w 2008 roku. Jeżeli powstał w 2002, wznowiony został w 2008, no to domniemam, że była jakaś przerwa w jego produkcji. Natomiast no, nie jest podane, w którym momencie ta przerwa jakby wystąpiła, ile on lat był po tym 2002 roku i w którym momencie nastąpiła przerwa, tego nie wiem. Nie wiem też, jak się odnosi do tego ta data 2010. Być może jest to jakaś pomyłka, być może jest to jeszcze jakaś informacja na temat tego, że po prostu coś było jeszcze przerwane i wznowione, ciężko powiedzieć. Natomiast
nie byłoby to może aż takie bardzo istotne, żeby o tym mówić, ale wspominam o tym tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że wedle informacji na fragrantice zapach ten jest którymś już zapachem z kolei marki, a dosyć istotne jest to, że on jest pierwszym zapachem tej marki. Jest to pierwszy debiutancki zapach marki Frappon i tak naprawdę niezależnie już jakby od tych zawirowań z tymi datami i tym, kiedy on tam był wznawiany, kiedy był przerwany i tak dalej, to najważniejsza informacja to jest ta, że od tego zapachu po prostu marka Frappon zaczęła produkować perfumy i właśnie pierwszym zapachem, oczywiście jak to przy takiej marce alkoholowej, była decyzja właśnie o stworzeniu zapachu koniaku Frappon 1270, który to właśnie taki koniak z taką nazwą marka w swojej sprzedaży ma i miała już długo przed powstaniem tych perfum. I powiem, że nawet miałam taki pomysł, żeby porównać tutaj na filmie jakby zapach tych perfum z zapachem tego koniaku. Ale ostatecznie nie zdecydowałam się na to. Nie wiem, może jeszcze w przyszłości nagram taki filmik dodatkowy, gdzie po prostu pokażę Wam ten koniak, jak on wygląda, ale powiem, że jak macie jakieś takie swoje przemyślenia na ten temat i swoje wrażenia, jeżeli piliście ten koniak i macie te perfumy, to dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia na ten temat, czy faktycznie są jakieś podobieństwa w zapachu i tak dalej. I to, co jeszcze chciałam Wam pokazać jako taką ciekawostkę, jak pokazywałam na samym początku opakowanie, które mi tutaj spadło, tych perfum, to, że jak na pewno zwróciliście już uwagę lub nie, tutaj to jest opakowane w taki sposób, to jest tylko taka nakładka, że ta naklejka jest właśnie taką naklejką, która troszeczkę ma przypominać po prostu takie naklejki akcyzowe, jakie są na alkoholach. Więc tutaj już mamy od razu sygnał, że mamy właśnie do czynienia albo z zapachem, albo z marką, która nawiązuje swoją twórczością właśnie do alkoholu. I ten zapach zdecydowanie takim alkoholowym aromatem jest. Oczywiście jest to unisex, chociaż co ciekawostką jest dla mnie również, że jak pokazuję ten zapach mężczyznom i też jak słyszę, co mężczyźni o nim myślą, to zawsze mówią, że według mężczyzn, znaczy nie zawsze, może nie zawsze, ale często się tak zdarza, że mężczyźni uważają, że ten zapach jest bardziej kobiecy, natomiast kobiety często mówią, że ten zapach jest bardziej męski, chociaż oczywiście nie zawsze. Mi się ten zapach bardzo podoba. Dla mnie jest on bardzo kobiecym zapachem. Uwielbiam go nosić i przez to, że jest w nim tak mnóstwo takiej rześkiej słodyczy, pięknie wyczuwalnej, to ananas to wszystko czuje na sobie. Bardzo to jest fajne. To dla mnie jest to zapach zdecydowanie bardziej kobiecy przez tą słodycz i delikatność, gdyż jest to, tak jak powiedziałam, kompozycja bardzo delikatna. Więc ja polecam wszystkim, ale przede wszystkim polecam sprawdzić ten zapach właśnie dla kobiet. I myślę, że będzie świetnym wyborem na mrozy, które teraz mamy i na tą pogodę, która teraz jest taka może nie najbardziej komfortowa, więc warto zaopatrzyć się właśnie w takie pyszne, aromatyczne i rozgrzewające perfumy. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne filmiki. Pa!